Można powiedzieć, że poznali polski legal tego od środka. W marcu 2020 roku na Global Legal Hackathon zajęli trzecie miejsce, stworzyli tam zespół, stworzyli rozwiązanie, ale co ważniejsze, rozwijali je nadal. Pracowali przez ponad rok czasu i dzisiaj stają się częścią ekosystemu Wolters Kluwer Polska. Zapraszamy na spotkanie z Simplify Docs. Mam nadzieję, że uchylą nam rąbka tajemnicy ze swojej ciekawej historii. Jakbyś miał takich udzielić rad startupowcom, bo nie tylko hackathonowcom, którzy chcą stworzyć od zera produkt na tym rynku, to co jest twoim zdaniem najważniejsze? Osobiście rynek wydaje mi się bardzo trudny z dwóch powodów. Po pierwsze skomplikowanie materii, a drugi aspekt to jest na pewno pewna niechęć środowiska, szczególnie nie chcę tak szufladkować, ale starszej części środowiska prawniczego, które po pierwsze nie są tak zaznajomione z nowymi technologiami, a po drugie czasami właśnie postrzegają, że to jest jakby próba zastąpienia prawnika technologią. A wydaje mi się właśnie, że na razie powinniśmy się skupić na rozwiązaniach, które przyspieszają pracę prawnika, a nie próbują go zastąpić. Jakieś badanie rynku, tak? Czyli żeby po prostu sprawdzić, czy to, co chcemy stworzyć, komuś się w ogóle przyda. Bo wydaje mi się, że częstym problemem jest to, że przy badaniach nawet, ale że często się zadaje ludziom pytanie, czy oni będą z tego korzystać, a wszyscy mówią, tak, pewnie będziemy z tego korzystać, ale jak przyjdzie co do czego, czyli jak mają za to zapłacić, to już nie jest to takie oczywiste. Więc myślę, że takie konkretne zbadanie rynku, czy na pewno to, co my zaproponujemy, oni będą chcieli za to płacić.